Pomimo niewątpliwego uroku osobistego i nieskazitelnej urody, Iza Michael nadal ma widoczne problemy ze znalezieniem swojego miejsca w show biznesie. Mieszkająca od 2015 roku życia w USA celebrytka zahaczyła się co prawda o kilka większych produkcji filmowych w ciągu ostatnich 20 lat, jednak przeważnie jej rola przechodziła bez większego echa, bądź też była całkowicie wycinana z produktu końcowego, jak miało to chociażby miejsce w przypadku Starcia Tytanów. Nie mogąc zdobyć sławy bardziej konwencjonalnymi sposobami, Izabela postanowiła ostatnio poszukać szczęścia w sieci, prezentując publice swoje haluksy i zwierzając się z okazania krocza białą szałwią w celu wypędzenia z niego negatywnych wibracji. Jak widać, obecność Michael w sieci coraz bardziej się rozwija, bowiem od jakiegoś czasu na instagramowym profilu Polki zauważyć można mocno wymuszone mimi, za pomocą których obywatelka świata uczy nas między innymi jak przebrać się na Halloween za zużyty tampon. Mimo ewidentnego natłoku obowiązków, Michael zawsze znajdzie czas dla swojej rodziny w Polsce, bez której nie wyobraża sobie świąt Bożego Narodzenia. I tym razem aktorko-tancerka zawitała w swe rodzinne strony, nie marnując przy tym okazji do przypomnienia o swoim istnieniu widzom Dzień Dobry TVN. Opuszczając w niedzielę studio nagraniowe, Iza zadbała, żeby obiektywy wszystkich aparatów były wycelowane w nią, przywdziewając wejściowy kapelusz z pokaźnym rondem, który komponował się kolorystycznie z rozkloszowanym płaszczykiem. Stylizacja uzupełniona została graficzną torebką, zapewne ze skóry ekologicznej. Niestety, efekt końcowy zamiast paryskiego szyku, przywodził na myśl bardziej nowoczesną reinterpretację kreacji Mary Poppins. Proszę zasubskrybuj kanał, dziękuję za likę.